A byłaś kiedyś u wróżki? Byłam, ale to Ciekawe było ci? lat temu, naprawdę bardzo dawno temu to było. I z tym się wiąże niesamowita historia. Czekamy. O Jezu, to była naprawdę niesamowita historia. Ja byłam u wróżki, jeszcze nie byłam pełnoletnia. Ja miałam z 16 lat i mój kolega zaprowadził mnie do takiej swojej znajomej, która mieszkała tam obok niego i tak dalej, bo on jej czasami zakupy przynosił do domu. I poszłam do niego do domu i ona, no to chodź, to ja ci wywróżę. A ja mówię, nie. Ona, no jak, no chodź, ci wywróżę. Ja mówię, ja nie chcę, bo ja się wstydzę. Ty mi tu nie kłam, ty nie jesteś wstydliwa i coś tam. Więc faktycznie dałam sobie wywróżyć. I ona mi powiedziała kilka tak interesujących rzeczy, tak nieprawdopodobnych. I to mi bardzo długo siedziało w głowie. Minęło kilka lat. Ja już miałam dużo mniejszy kontakt z tym kolegą. Totalnie w ogóle. Ja wtedy tylko raz widziałam tą panią wróżkę. I ten kolega po kilku latach do mnie dzwoni i mówi: Klaudia, ja mówię: no słucham, wiesz co, bo byłem u tej wróżki, u tej pani Zosi, pamiętasz? Ja mówię: no pamiętam. I ona mi powiedziała, że jej się śniły jakieś krowy na polu. I co oznacza, że ona powiedziała jemu: słuchaj, a pamiętasz tą czarnulkę, co tutaj kiedyś była, z tobą mi te zakupy przyniosła? Ja mówię: no pamiętam, proszę cię, pilnie do niej zadzwoń, bo coś jej grozi, coś się może stać z jej zdrowiem. A ja, jak odebrałam ten telefon, to byłam świeżo po wypadku samochodowym z moją mamą i leżałam w szpitalu. Więc jak on mi powiedział tą informację, że ta pani Zosia kazała mi uprzedzić, że coś mi się może wydarzyć, a ja leżałam z takim czymś, usztywniaczem na szyję, bo miałyśmy chwilę wcześniej wypadek z mamą, to ja zamarłam totalnie. I już nigdy później nie poszłam do żadnej wróżki, ale faktycznie to była taka niesamowita historia, która daje mi dużo do myślenia. Ten wypadek był jakąś taką historią, która się za tobą ciągnie? Nie, absolutnie, to był niegroźny wypadek, całe szczęście ani mojej mamie Bo się nie to mi stało, brzmiało groźnie. bo miałam faktycznie, bo mnie bardzo szyja bolała i pierwszy taki odruch to był taki, że wsadzili mnie w ten usztywniacz na tą szyję, ale summa summarum wyszłam z tego cała, bez żadnego uszczerbku na zdrowiu, także wszystko w porządku.